Pozwól, że opowiem najpierw o eksperymencie, który został przeprowadzony ponad 100 lat temu w laboratoriach na całym świecie. Fizycy próbowali ustalić, czy elektron był cząsteczką, czy falą. Więc strzelali elektronem w cel, który miał jedną dziurę, a elektron przez nią przechodził. Jak cząsteczka, jak pocisk, jak można się spodziewać. Gdyby strzelili do celu, który miał na sobie cztery nacięcia, elektron przeszedłby przez wszystkie cztery szczeliny jednocześnie, jak fala, jak fala oceanu płynąca przez ogrodzenie. I wtedy wierzyli, że elektron musiał być albo cząsteczką, albo falą, albo polem że to nie może być jedno i drugie. A potem odkryli, że elektron był w rzeczywistości zarówno, że miał stan cząstek, gdzie była cząstka fizyczna, i miał również stan pola. Stan pola oznaczał, że elektron był wszędzie, a następnie zapadałby się w cząsteczkę. Więc fizycy odkryli, że było to jedno i drugie. Była to zarówno cząsteczka, jak i pole lub fala. Potem pojawił się Werner Heisenberg i powiedział, cóż, ten elektron będzie tam, gdzie szuka tego obserwator. Znajdziesz go tam, gdzie szukasz. I powiem ci, jak bardzo to istotne. Dziś wiemy, że jest stan cząsteczki i stan pola. Dawni szamani również to zauważyli. Zrozumieli, że mamy pole energii świetlnej, ale jesteśmy w stanie cząstek. To jest nasz stan cząstek. To ciało fizyczne jest naszym stanem cząstek. I że wiemy, kim jesteśmy, ponieważ jesteśmy kimś gdzieś. W naszym stanie cząsteczek, w ich dążeniu do poznania podróży poza śmiercią, odkryli, jak wejść w stan pola. Odkryli, że mogą zabrać swoją świadomość z nimi poza śmierć, aby zrozumieli, kim byli, kiedy byli, wszędzie. Dziś wiemy, że gdzieś jesteśmy kimś. Czy będziesz wiedział, kim jesteś? Czy będziesz w stanie być kimś, kiedy będziesz wszędzie, kiedy jesteś w swoim stanie pola? Więc kiedy umieramy, tracimy ciało, tracimy cząsteczkę i wracamy do pola, które jest wszędzie. Zarezerwuj swoje miejsce teraz za darmo. Polub, proszę, nasz film Unity Poland.